Dzień dobry. Please. Ciapaty, please. Tam to jeszcze śpi, nie? No, zaraz ci powiem. Jest 6:50. Na kempingu wszyscy jeszcze śpią. Wstawać. No dzień dobry. Żona Barbara już sobie tutaj urzęduje, gazduje. Proszę bardzo, śniadanko. Siema. Dobry. Trochę mi się przysnęło, która jest? Nie wiem, po 9? A, pół do 10. No, to mi się przysnęło tak 2,5 godziny. Proszę Państwa, basen czeka. O, właśnie, basen. Mati, właśnie otwierają. Startujemy. A, jeszcze śniadanko chyba. No, raczej. Serek łaciaty i pieczywo krótkie. Ja coś tam jadłam, bo ja już siedzę tu za 3 godziny. Dobra, idziemy Mati? Dobra, dobra, dobra. No. Okłady są potrzebne. Będziemy robić. No hej dziewczyny. Jakich okularów? No i ja też. Dobra, wchodzę do was. Barbara w przebieralni. Zaczynamy piątą część naszego filmu. Najlepsze ujęcie, ale od Barbary płynnie przejdę do konserw. Dzisiaj kilka słów na temat tego, co wzięliśmy. Nieprzypadkowo ułożone są w ten sposób. Ta najgorsza. Niby sokołów, gulasz angielski, sranie w banie. 60, tak, właśnie, w delikatesach przysuszenie było. Ewa, taka uwaga. Żartowałem oczywiście. To ma 61% mięsa. Ta jest w środku. Jeszcze jej nie jedliśmy, ale że nie ma gorszej niż ta, to ona jest w środku. A ta jest najlepsza. Gulasz angielski z Łukowa. Nie ma po prostu... Tak, 91% mięsa. To jest miazga totalna. No to taka wskazówka dla was, jak będziecie kupowali konserwy. Hej, gwiazdeczko. Zaraz idziemy do miasta. Na lody i na pizzę, ok? Mhm. Hej, jest humor dobry? Nie. Czy bardzo dobry? Bardzo dobry. Ok. Dzisiaj mamy dzień bardzo słoneczny. Jest gorąco jak cholera, zjedliśmy. Mieliśmy iść na spacer, ale chyba musimy zrobić przerwę teraz. Będziemy czytać. No. Kokardowe wytanie. Poczekaj, czy jeszcze nagram, jak to tutaj wygląda, jak sobie leżymy, ile tu jest miejsca? Nie. Dach dzisiaj zamknięty. Co my tu czytamy? Co tu mamy? A, o mini, te śmieszne bajki. Dobra. Tak gorąco, że nie wiem, czy spaceru dzisiejszego to nie zakończymy na supermarkecie. Pod supermarketem oczywiście Fiat Panda i to 4x4. Oprócz 4x4 jeszcze normalny, zwykły, biały. I jeszcze jeden, na tym samym parkingu. Jakiś ładny. Dobrze zachowany. No, fajny. Jest już się tak. A teraz wypiję zimnego aperolka pod okupioną darowistą willą. Boże, co za żur. No głupi. Co za siebie przecież. Następny. Matyśka stoi zszokowana. Co robicie? Wow, Mati, szacun. No, no, no. Ale laska teraz.
Świetne. Jak to wyszło? Fiu, fiu, fiu. Ekstra. Ekstra. Spójrzcie, wszystkie domy wyglądają jakby były opuszczone. Oni się po prostu zasłaniają przed słońcem. Na dzień się okna zamyka i zasłania, a w nocy się otwiera. Wtedy można wytrzymać. Fajny abarcik, nie? Dobry kolorek. Tu patrzcie, jaki sprzęcik. Już? No. Proszę Państwa, dzisiaj piąta część filmu. Myślę, że skończy się tylko na tym spacerze i zaraz wrócimy na basen, ewentualnie nad morze. Buteleczka Prosecco w tak pięknych okolicznościach przyrody. Aż miło. Długo szukaliśmy tego lokalu. Szliśmy, tam sama taka tandeta była. Ale plastyki opłacało się przejść. No? Daj ten telefon bliżej, bo nie będzie mnie słychać. Opłacało się przejść, bo tu jest bardzo przyjemnie. Wszystko wygląda całkiem inaczej. Jesteśmy nad samą wodą. Bez wieśniackich parawanów, bez wieśniackich leżaków i gołych brzuchów. A wydaje się, że to jest po prostu lodziarnia, nie wcale restauracja. No może, tak to jest dużo fajniej, nie? Tak bardzo. To zdrówko. O, Mati, dzisiaj też granita, proszę bardzo. Nie ma to tamto. Lody też się trafiły niezłe. Może niektórzy z Was się zastanawiają, ile taka butelka może kosztować w takim cudnym miejscu. I pewnie myślicie, że majątek. Niekoniecznie. 25 euro. I jest sens kupić całą, a nie kupować kilka kieliszków, prawda? Ale to też nie jest jakieś bardzo fancy miejsce. No nie jest to tak fancy miejsce, ale jest zarąbiste. Jest fajnie. To co, wracamy, Mati? Tęsknisz za Klarą i Władkiem? Nie? Chcesz do nich wracać? Czemu? A chciałabyś tutaj zostać? Mati, ale mów tutaj, bo cię nie słychać. Chcesz wrócić do Władzia i do Klary? Nie. Nie, okej. Dziewczyny, dzisiejszy dzień to jest taki dzień, że od rana, od samego rana już myśleliśmy, co by tu robić, prawda? Nie mieliśmy pomysłu i to jest przykład zajebistego, takiego pozytywnego nudzenia się w San Remo. Znaczy, my też nie jesteśmy z tych, którzy by mieli opracowany plan. Nie, nigdy. Nigdy, wręcz przeciwnie. Przeciwnie, plan się sam tworzy zawsze. Przeciwnie. Tak jak wczoraj. Tak, dlatego wczoraj jeszcze było co oglądać, dzisiaj okazuje się, że już właściwie wyczerpaliśmy chyba. No ale dzięki temu zrobiliśmy sobie leniwy, najpierw był basen, później leniwy spacer w temperaturze 40 chyba 9 stopni. W knajpie na szczęście było 36. Takich miłych okolicznościach. No właśnie, długo szukaliśmy knajpy i warto było iść bliżej centrum, żeby znaleźć taką miłą, fajną knajpkę, wypić proseczko i teraz idziemy sobie obejrzeć marinę albo... Chyba, że tam nie dojdziemy. Albo nie wiem co, chyba, że tam nie dojdziemy. To zaraz wracamy, idziemy na basen, a po basenie robimy sobie... Do restauracji idziemy, do tej kempingowej chyba, nie? Tak. Będziemy mieli aperole, jemy pizzę albo pasty. Pasta. Będziemy się nudzić. Prego, ragazza. Prego, prego, dobrze. Dobra. Dobra, kończymy, idziemy na... Stopni, tak. I naprawdę ciężko jest to wytrzymać. Okej. Okay. O, i właśnie doszliśmy do mariny w San Remo. W San Remo. No nie jest to taka marina jak w Saint-Tropez. Tam jednak łódeczki były nieco jakby fajowsze, ale i tak jest super. Idziemy się przejść tutaj tym deptaczkiem. A. Musimy to obejść i iść dookoła. Okej. Kontynuując wątek kwiatów panda, proszę. Jedna i obok druga. Jeszcze jeden. Naprawdę jest ich sporo w San Remo. Powiedziałam, że zauważyłam, że tu jest bardzo popularne czytanie zwykłych papierowych gazet. No.
o których u nas już w ogóle nikt nie pamięta, plus jeszcze mówiłaś o tych krzyżówkach i tak dalej, nie? Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, no tak, bo książki w kioskach mają tyle stron. Bo to wszystko jest spójne z tym siedzeniem w knajpie przy kieliszku wina godzinę, przy paleniu cienkich fajek. Tak jak tutaj, no wyobrażam sobie, że mógłby sobie siedzieć jakiś dziadek z tymi właśnie krzyżówkami, z kieliszkiem wina. No tak, i cały dzień przepierdolić na głupotach. Z sąsiadem z knajpy obok. No. Dokładnie, i stracić i cały dzień. I ja chcę mieć taką starość. Będę sobie siedział w Marysieńce, po prostu popijał. I rozwiązywał krzyżówki. To ja poczekam w domu. O, cyku cyk, starsza pani wsiada do pandy. A teraz kumulacja. Jeden. I drugi. No i jak Gawrońska? Orzechowy, taki jak wczoraj. Dobry. Ty też sobie wziąłaś? Jest jeszcze jeden. W takim kolorze chyba jeszcze nie było. I ładny. I jeszcze po drodze taka perełka. W ślicznym stanie. Fiat, jeśli dobrze pamiętam, X1/9. Symbol chyba pochodzi od projektu. To są, zdaje się, blachy. Blachy zabytkowe. Włoskie. X1/9, tak, miałem rację. Tomek Bednarczyk, jak oglądasz, to trzymaj ręce na kołdrze. Okej, dziewczęta, opuszczamy lokal. I kolejna perełka. Zobaczcie. Giannini. Na zloty chłopina jeździ. Albo kobiecina. Piękny, nie? Z odsuwanym dachem. Zobaczcie, jakie wycieraczki. No fajowe. Proszę Państwa, kolejna atrakcja. Zobacz, Basiula, mieliśmy takiego. Mieliśmy od Andrzeja Zielińskiego, pamiętasz? Z odsuwanym dachem, tylko że z kierownicą z lewej strony. To jest, słuchajcie, wersja Personal 4. Takie fajne zderzaczki miała, plastikowe, P4 chyba się nazywały. Inna deska, zobaczcie, ta deska jest materiałowa. Inne fotele, on już ma chyba wymienione. Powinien mieć chyba z tego takiego materiału jakiegoś. Tu powinien mieć też inny znaczek z przodu i ma. Miałem taki samochód. Miałem z kierownicą po lewej stronie, Andrzej Zieliński pozdrawiam, i miałem z odsuwanym dachem w tym samym kolorze. Spójrzcie, jakie tu są fajne detale. O, i to jest petarda. Cudny, nie? Te dekielki też się różnią chyba od naszych, jak dobrze kojarzę. Dobra, idę dalej. Jeszcze raz jesteśmy pod Carrefourem. I znowu Fiat Panda. To jest Sanremo. A teraz jesteśmy w Carrefourze, bardzo blisko kempingu. Kupimy owocki. I kupimy też białe winko, nie? Bo nam brakuje białego winka, zostało nam samo czerwone. Sery. To jest ten. Grana Padano. Chyba się możemy jutro zaopatrzyć, myślę. No właśnie. A my kupujemy to. Bagietki, wino i owoce. Kluski dzisiaj byś chciała, ale dzisiaj Martyśka, szef kuchni, poleca fasolkę po brytońsku. Ale weź do buzi, nie, obuzi. A oprócz tego, o, tego przywieziemy sporo do Polski, myślę. Jakby ktoś chciał, to zapraszamy. Nie to. No i co jest, Gawrońska? Spoko wszystko?
Hej! No pływaj, pływaj! Dawaj! Pomyliłaś kampery, Mati? A teraz... Teraz, proszę Państwa, Matylda chce coś powiedzieć. Jaką? Pokaż. Co to za zupa? Włoska zupa jakaś? Super. A jakie to są składniki, Pani Matylda? To jest takie listy. No. Co robi się bardzo dobrejsza. Mhm. A to jest taki sól, co ten to pokazuje. I z tym się składa, jak będą to razem, mhm. to wtedy się spełnia to, że wtedy mogą może być jeszcze dobrejsze. Dobrze. To musi być jeszcze dobrejsze i ta zupa jest wtedy bardzo dobrejsza. Super, tylko to jeszcze zbliżenie łyżki. Na zupę. Łyżkę zaraz zorganizujemy, a zobaczcie, jak my sobie teraz z matką, żoną i kochanką Barbarą chillujemy. Chałupa się wietrzy, lodówka chłodzi. Jesteśmy wymyci, wypachnieni i czekamy teraz na decyzję, kiedy pójdziemy do knajpy na spaghetti. Dzisiaj, tak? No właśnie. Tak to, słuchajcie, wygląda na kempingu. No matka, może jakieś 2-3 słowa do całej Polski, do całego świata. Niech świat się dowie. Powiedz. Nie wyspałam się dzisiaj. Dziękuję. No, to się wytnie. To coś ty w nocy robiła? No wiesz. Taka końcóweczka została. No. Pięknie ci to wyszło. Ciao, ciao bella. No dobra, pani Gawrońska, spróbuj, jakie dobre. Mówię poważnie. No właśnie, petarda, nie? No, zobaczymy dzisiaj, jak makaron smakuje. Włoski, a nie lubella. Chociaż lubella z sosem. Też była dobra. No, zobaczymy. I wyglądała podobnie. Dziecior się bawi na animacjach, a my z żoną Barbarą, proszę bardzo, cyku cyk, no, proszę bardzo, za cały Instagram. Bartek Piotrowski, to tu musimy przyjeżdżać, na Aliolio. Mati, jak ta włoska pizza dobra? Dobre to włoskie wino, dobre. Dobre, dobre. Wszystko włoskie jest dobre, nie? Zauważyłaś? Jedzenie też. Jedzenie też. Dziękuję. Teraz końcówka filmu dzisiejszego. Jak się ma materac, z którego schodzi powietrze, to codziennie trzeba pompować. I do tego jest potrzebny murzyn pompujący. Proszę bardzo. Gawrońska, pomóc ci? Nie. Dobra, pompuj.